Witam, że mężki z tej strony Trajor, w pierwszym odcinku z Hardware 4 na akcji Oro Blues. Jako Calm Asylum gramy w jeden z nowych submodów dodanych do tego moda, który się nazywa Definition of Insanity, co w sumie w połączeniu do nazwy naszego państwa w sumie trochę mówi o czym ono jest. Więc wczytując się w lore tego całego submoda, który dodał to państwo, cały lore polega na tym, że prowadzimy właśnie ten szpital psychiatryczny i tutaj jest kilka ciekawych mechanik, które będę po kolei opisywać. W głównej mierze chodzi o to, że tutaj jest po pierwsze ta specjalna... Okej, X jest w innym miejscu. Jest ta specjalna mechanika, która jest połączona z czterema postaciami, które mogą nami rządzić. I my w sumie w głównej mierze po prostu musimy jakoś to balansować. Oczywiście to jest coś takiego, że jeżeli to będzie dobrze zrobione, to aż tak źle nie pójdzie, a jeżeli będzie źle zrobione, no to trzeba będzie powtarzać próbę. Więc całe drzewko... Oprócz tego, że wygląda jak taki typowy drzewko do Orbo Blues, powiedzmy sobie szczerze. Ma oczywiście później trzy ścieżki, z czego tutaj w głównej mierze jest coś takiego, że przy każdej ścieżce mamy trochę do wyboru dwie kolejne. Dobra, ta akurat nie. Ale tutaj mamy do wyboru dwie ścieżki stąd i tutaj też mamy do wyboru dwie ścieżki, więc... To jest coś takiego, że w sumie jeżeli coś wybierzemy, to będziemy mieć kolejny wybór. Ale z tego co patrzyłem, to pójdę środkową częścią, dlatego że później będziemy mieli tutaj możliwość decyzji, które nam pozwoli zaatakować inne po prostu państwa. Co wydaje mi się, że jest chyba najlepszą ścieżką, jeżeli chcemy pójść. W takim razie rozpoczynam. Jeżeli będzie coś w eventach takiego ciekawego, to tam dopowiem. Nie. Nie będziemy tutaj. Nigdy nie mówimy tak dla tych raiderów. Okej. Okay. Ja już to grałem, więc wiem jak to działa. Dobra, tutaj coś do wyboru w sumie jest takie mało, jeżeli chodzi o historię tego państwa. Dywizja czy 70? Wydaje mi się, że dywizja byłaby fajniejsza. Okej. Tak, tutaj będzie dużo takich eventów. W głównej mierze, jeżeli będą jakieś do wyboru, to ja będę się bardziej wczytywał, więc tutaj możemy po prostu sobie dodać do naszego marszałka polowego, który jest też naszym przywódcą. Uwielbiam, kiedy mamy marszałka polowego i przywódcę. To zawsze jest śmieszne. Atak zawsze jest fajny. Widzę, chyba nie wcisnęłem atak. Okej. Okay. Oby się okazało, że wcisnęłem atak. W takim razie dodajmy sobie dalej. W głównej mierze to teraz musimy po prostu przez to wszystko przejść. Copyright dispute. Okej, okay, zgaduję, że to jakieś copyrighty takie normalne są. Więc tak, tutaj mamy tutorial, więc ten tutorial możemy sobie włączyć. I ja w sumie na razie patrzyłem sobie tutaj. Możemy sobie popatrzeć, co możemy zrobić za te rzeczy. To jest ciekawe, to można byłoby robić, ale to jest tylko na 180 dni. Dobra, zobaczymy później. Okej, co tutaj mamy? Okej, tutaj chyba mamy jakieś... Okej, okay, tutaj wygląda na to, że udało nam się odblokować jakąś część naszego szpitala i teraz możemy to wykorzystać. Myślę, że w cywilniaczkę pójdziemy. Dear Mr. Harris. Okej,
Tutaj wygląda na to, że trochę jest takiego loru, ale to chodzi o to, że był jeszcze taki tab, gdzie tam wszystkie opowieści były i oni mają naprawdę długie te rzeczy, więc tak. Ten gość, nawet jeżeli go wybierzemy, to on jest tym samym, co my chcemy pójść. Wydaje mi się, że na razie go przyjmiemy tutaj, bo chciałbym zobaczyć później, co to będzie, więc tak. Tutaj mamy też coś takiego. Z jednej strony mamy te trzy i byśmy wykorzystali to, ale powiem szczerze, że 0,01 to jest taki wzrost, co kompletnie nic. Może to byśmy zużyli na razie i na razie chyba tego nie będziemy tygać, dlatego że w głównej mierze trudno mi określić, co to dla nas zmieni. Okej, okay, fresh day of the caravan. Okej. Okej, czyli tutaj jest coś w rodzaju, że tutaj jest na przykład napisane o co dokładnie chodzi, że oni po prostu są przyjezdnymi i w głównej mierze polega to na tym, że tutaj trochę się zagościli u nas. Jest tutaj naprawdę dużo historii, jeżeli chodzi o to, więc co jak najbardziej skrótowo o tym mówić. Więc wydaje mi się, że na razie sobie i zwiększymy. I tutaj mamy kolejne, że rywalizacje pomiędzy nimi. Wydaje mi się, że powinniśmy należeć Julian dać tę stabilność. Na razie to jest to, co chciałbym najwięcej mieć teraz. Okej, w takim razie już ostatni cel narodowy, który jest tutaj w miarę dla nas potrzebny. I wydaje mi się, że to na razie tyle, co możemy z tym robić. Okej. Pytanie jest takie, czy mamy tutaj jakiegoś gościa z Experience. Nie, nie mamy. W takim razie może tutaj coś znajdziemy sobie. Jezu, już nie pamiętam, jak to się dokładnie robiło. High Command, Economic Advisor. Okej. To ma się rozsądnie. Wszyscy mają historię. Znaczy się, osoba, która to robiła, się trochę postarała, jeżeli chodzi o historię. Ale może najpierw sobie wybierzmy kogoś, zamiast tak patrzeć. To jest nawet fajne, ale bym szukał czegoś do Political Power. W sumie ty jesteś. W takim razie ciebie wybieramy. Okej, czy coś tutaj mamy? Możemy już disallow world changes for. Okej, możemy zrobić to, raczej nic nam na razie nie zmieni. Okej, zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, dostaliśmy bypass. A, to jest te dwa pierwsze cele narodowe, to nie jest jakieś mega ważne. Okej, followers. O Jezu, jak zawsze to powinno po polsku. Wielbiciele apokalipsy to źle brzmi. No ci, ta cała frakcja z New Vegas. Więc tutaj przybyli oni i w sumie coś zaczęli się tak gościć u nas. W sumie my prowadzimy trochę taki półlegalny szpital psychiatryczny, więc się nie dziwię. Okej, okay, możemy już zaatakować kogoś. Wydaje mi się, że to jest dobrze, żeby zrobić. Tylko, że kogo my atakujemy dokładnie? Lone Trees, a ci na górze. To znaczy, że możemy mieć problem z High Chapel, MacArthurem. Właśnie ja tak szukałem, tylko tutaj strasznie są takie góry porobione i trudno mi określić, co dokładnie jest, a co nie. Okej, okay, oni są w tak naprawdę easy, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu z nimi. Okej, okay, tutaj możemy jeszcze dostać tego gościa, coś.
Zawsze lubię sobie najpierw przejrzeć to wszystko. Chociaż zawsze wybieram to samo na samym końcu. Ale lepiej się trochę popatrzeć. Ok, wygląda na to, że nie mają aż tak dużo dywizji, ale są w miarę uzbrojeni. Więc. A, masz rację. Gdyby nie ta czwarta dywizja, to może byłoby jakoś. Dobra, na razie sobie szybko spróbujmy ich załatwić. Zobaczymy, czy to się nam uda. Tutaj już musimy poczekać. Może na razie ciężką dywizję byśmy sobie wzięli. Możemy sobie zrobić to, ale wydaje mi się, że na razie to nie jest nam potrzebne, więc. Dobra. Wypowiadamy wojnę i zobaczmy, jak to nam pójdzie. Musiałem sprawdzić, bo miałem jeszcze kubek po kawie i chciałem zobaczyć, czy coś jeszcze mam w środku, ale niestety nie. To jest ten smutek, kiedy wypijesz całą kawę, już nic więcej nie ma. Okej, tutaj tego nie robimy, to nie jest. Jest też trochę minus, tutaj też. Wydaje mi się, że tutaj strasznie dużo dodaje jakichś minusów. Później są problemy z normalnymi tymi rzeczami, jeżeli chodzi o te minusy, które są, nazbierają nam się. Dobra, dawajcie tą dywizję. Dajcie kolejną dwie. Na razie niech się tutaj przybiją. Okej, tutaj się przybijacie tak jak chciałbym, więc. Więc jest ok. No, na razie wygląda na to, że. Że roboty to była dobra decyzja. Okej, tutaj możemy okrążyć tą dywizję. A w sumie dwie okrążyliśmy. Dobra, wybierajcie się już do tego miasta. Chciałbym już mieć. Construction Factory Output. Szczerze, teraz nie jest zbyt bardzo to nam potrzebne, dlatego że nie mamy tego zbytnio. Okej. Tutaj sobie załatwmy gołębie pocztowe. Okej. Pytanie jest, czy mam jakąś wolną dywizję? Czy wszystkie są zajęte? No, wszystkie są w miarę zajęte. W takim razie powoli to róbmy. A i w sumie teraz możemy porobić te inne rzeczy. Wydaje mi się, że najlepiej pójść teraz to tylko w ekonomię. Nie opłaca nam się iść cokolwiek innego. Okej. Przez chwilę myślałem, że to jest samoloty, a to jest konwój, tylko coś się mu zepsuło. Okej, wygląda na to, że wejdziemy idealnie. Dobra, zajęliśmy, już idziemy do ich miasta głównego. W sumie wy możecie odciąć tych. Jak zwykle coś nam się coś włączyło. Okej, na razie to możemy włączyć. Okej, czy już pokonamy? Okej. Bierzemy wszystko. I ciekawym, czy wszystkie góry zdobędziemy. Nie. Właśnie też zawsze się denerwuję, gdy są te rzeczy, ponieważ te góry się po prostu czasami przechodzą do kogoś innego. Okej, ile nam zostało? 18 dni? To możemy włączyć. Okej. Paranoid Psychosis. Okej. Nie wiem, o co dokładnie w tym chodzi. Okej, czyli po prostu polega to na tym, że. O nie, że oni tutaj zostali. Zostali bez przywódcy i. I teraz musimy zbadać, jak to powinniśmy zrobić. Czyli. W głównej mierze chodzi o to, że możemy ich zaprosić do szpitala psychiatrycznego i wtedy będzie im lepiej. Szczerze powiem, jedyne co to teraz chcę sobie nabijać punkty na Maję. Dlatego, że chcę nią pójść, a wydaje mi się, że. Tutaj już trochę boostuję sobie niektóre osoby, które bym nie chciał. Okej, Farson. To taki normalny. Okej, więc myślę, że na razie sobie porobimy
coś innego, ale już będziemy się szykować na Falstown, tylko że oni są za rzeką. Kurde. Dobra, jeżeli będą mieli mało dywizji, to może jakoś pójdzie, ale wygląda... czekajcie, macie wojnę domową, czy macie... nie, nie macie wojny domowej, macie wojnę normalną. Okej, okay, to chyba sobie zamienimy. W takim razie, jeżeli będziemy musieli, jeżeli oni są w wojnie, bo wiadomo, że nam da. Island Watcher gets asylum assistance. W głównej mierze chyba chodzi o to, że oni mają te normalnie tą wojnę i po prostu my wykorzystamy tę sytuację. Okej. Okay. Kolejne badania. Trochę. Jesteśmy już daleko, więc możemy to wykorzystać. Dobra. Ale na razie róbmy tą gospodarkę. Chociaż zobaczmy sobie, czy coś tutaj nie mamy. Power Armor. Wydaje mi się, że to byłoby nawet mądre, żeby Power Armor zainwestować. Okej, wygląda na to, że trochę dali tutaj jednak dywizji. Ale nie aż tak dużo. Jezu, co to jest? Ten model. Ten model jest... Nie powiem, że jest zły, on jest po prostu dziwny. Okej, co tutaj mamy, że Eagle Rock the Air Machine is the current leader. Eagle Rock the Air Machine is not. Okej, czyli myśmy musieli poczekać. Okej, czyli w głównej mierze chodzi o to, że musimy poczekać tutaj też. Okej, czyli mamy decyzję poczekaj lub szybko, za łatwo. Myślę, że poczekam. Okej, zaatakujmy w takim razie, dlatego że w sumie dlaczego mamy nie atakować? I wykorzystajmy już tą lukę. O, zapomniałem, że oni tutaj mają bizona. Okej. Okej. W głównej mierze po prostu odetnijmy im tutaj. Odetnijmy im tutaj po prostu front. Okej. Wygląda na to, że już trochę nas złapali. O, ale zostawili tutaj przejście. Ja wiem, kiedy ktoś zostawia przejście. O, i jeszcze dywizję im załatwiliśmy. Ej, i odcięliśmy im stolicę. Czyli wszystko, co najlepsze. Okej, zajmijcie stolicę. Okej. Wygląda na to, że na razie szczęście do nas się uśmiecha. Okej, możecie się tutaj trochę zająć tymi, bo te wielkie, nie wiem co się rusza. Wiaduję, że to jest jakiś mutant, ale tak dziwnie wygląda. Okej, na razie możemy się w sumie podzielić tym z nimi, dlatego że w sumie oni zdobyli tą część. Teraz jest pytanie, czy coś możemy jeszcze wziąć? Nie, to wszystko. Okej, becomes control. Okej, czyli w głównej mierze to już wcześniej było ustalone. Wszystko było już od góry narzucone. No jest to nawet dobrze. Okej, pytanie jest, czy coś tutaj mam ciekawego. To jest ciekawe. To już w sumie zmienialiśmy. I badania. Okej, tutaj jeszcze musimy poczekać, to możemy porobić w międzyczasie. Okej, improving condition w sumie... w sumie zobaczmy, co tutaj jest w skrócie. W skrócie możemy po prostu znowu wyłączyć, dlatego że mamy kolejny cel narodowy, który możemy po prostu zobaczyć. To będzie? Okej. Więc tutaj mamy kolejne... o, to byli kreci? Krety? Wow. Nie wyglądali. Okej, czyli tutaj możemy
albo po prostu taki, że okej, te krety są zbyt niebezpieczne, albo możemy później zyskać na tym. Szczerze powiem, kiedy coś jest napisane, że możemy zyskać na tym, to powiem szczerze, biorę to. Okej, możemy tutaj tych zaatakować. Eagle Rock. Albo tutaj też mamy. Powiem szczerze, chyba na razie pójdę w to, co to jest Ouroboros. I Dry Blower. I jeszcze. No, jeszcze inne. Okej, w sumie był na mierze Ouroboros. Ouroboros. Tutaj, ale najpierw będziemy musieli przejść przez Drawbones. Okej, czyli. W sumie. Tutaj nie mamy żadnych mostów, tam nie mamy. Czyli w sumie takie. Wojna po kolei. Okej. Nawet mi się podoba to. Dobra. Okej, Julian. Agency. Okej. Tutaj jest jakiś taki dialog, ale w sumie trudno mi określić, o co dokładnie w nim chodzi. Ale na razie nie chcemy pustować Julian. Bo na to taka komuniska w sumie jest. Okej. Coś tutaj mamy? Szczerze, oprócz innych rzeczy, to w sumie na razie tylko możemy atakować. Z jednej strony podoba mi się to, z drugiej strony czuję się, że natkniemy się na takiego wroga, który będzie naprawdę, wiecie, że już nie będzie aż taki łatwy do pokonania. A w sumie teraz robimy taką ścieżkę wojenną. Reinforcement rate. W sumie możemy zrobić to jako rozkaz marszałka. Wtedy trochę sobie na nim nabijemy punktów. I pytanie jest, ile jeszcze potrzebujemy? Jeszcze trochę. Okej. Okej. Więc tak, w skrócie. Nie podobają nam się granice. No mi się też nie podobają i niedługo chyba będziemy mieć wojnę. Więc na razie się zajmiemy tymi. A w międzyczasie możemy sobie tutaj porobić o te rzeczy. Gdy już dostaniemy możliwość korowania, to wykorujemy sobie te rzeczy. Okej. Okej, mamy jakiś bunt w szpitalu. Więc tak, możemy negocjować. Albo właśnie barykadę przyjąć. Wydaje mi się, że zaatakowanie barykady będzie lepsze. Okej, wydaje mi się, że już jesteśmy na granicach wszystkich. No, już niedługo. I szczerze powiem, jest. To nie jest jakieś takie 50-50, ale spróbujemy to zrobić. Głównie mierzę to jest to, że mamy roboty i to jest dlatego. Okej, możemy tutaj poprosić Ouroboros o to. Nie są w wojnie. To byłby idealny czas, ale my też jesteśmy w wojnie. Okej. Więc na razie zbierajmy dynamit. Tutaj znowu nam się coś włączyło, ale ja przegapiłem to i. A to. Może później. Wydaje mi się, że to nie jest najważniejsza rzecz w tym momencie.
Oj, badania są ważne. I wydaje mi się, że to byłby już ten moment, kiedy byśmy już kończyli ten odcinek. Tak. W takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Travel. No to cześć.